Dzień dobry, witajcie. Wielokrotnie słyszałem, że świeże owoce i warzywa, dopiero co zebrane z ogródka bądź działki, jeszcze takie pachnące tymi olejkami eterycznymi, faktycznie zawierają dużo witamin, składników mineralnych i przeciwutleniaczy. Natomiast te, które długo są przechowywane w domu, w sklepie, zwłaszcza w niewłaściwych warunkach, które zaczynają już się psuć, tak skórka zaczyna im się marszczyć, zawierają zdecydowanie mniej przeciwutleniaczy, witamin i składników mineralnych. Moi drodzy, zdziwicie się, ale nie jest to twierdzenie do końca prawdziwe. Można się zgodzić z tym, że takie warzywa i owoce faktycznie będą zawierać mniejszą ilość witamin i przeciwutleniaczy. Natomiast nie można zgodzić się z tym, że będą zawierać mniejszą ilość składników mineralnych. Po pierwsze, zwróćmy uwagę, że wskutek przechowywania zawartość niektórych witamin w owocach i warzywach może się faktycznie zmniejszać. Dotyczy to na przykład witaminy C. Mogą również zmniejszać się ilości zawartych w owocach i warzywach przeciwutleniaczy. Na przykład karotenoidy, takie jak na przykład beta-karoteny, likopen, luteina, one mogą się rozkładać, ulegać pęknięciu, czy degradację łańcucha izoprenowego, może on ulegać rozkładowi na mniejsze jednostki, w związku z czym te substancje chemiczne, te związki chemiczne tracą swoje właściwości biologiczne. To dotyczy wielu różnych przeciwutleniaczy, a więc faktycznie lepiej spożywać warzywa i owoce świeżo zebrane, dlatego że organizm może z nich korzystać jak najlepiej. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że to twierdzenie dotyczące zmniejszania się w nich zawartości różnych cennych dla naszego organizmu składników odżywczych nie dotyczy składników mineralnych. Dlaczego? Dlatego, że jony występujące w warzywach i owocach w postaci różnych związków chemicznych, na przykład jony wapnia, magnezu, także żelaza, selenu, miedzi, cynku, kobaltu i tak dalej, one nie ulegają dalszemu rozkładowi. Nie ulegają rozkładowi na jeszcze mniejsze elementy, tak jak związki chemiczne w postaci przeciwutleniaczy czy witamin. W związku z tym ilość jonów nie ulegnie zmianie, tak? Nie zmniejszy się w owocach i warzywach zawartość żelaza, wapnia, miedzi czy cynku. Wręcz przeciwnie, jeżeli na przykład warzywa i owoce stracą wskutek parowania wodę, ulegną wysuszeniu, to ich stężenie wzrośnie, ale całkowita ilość, całkowita zawartość nie ulegnie zmianie. Dlaczego? Tak jak powiedziałem, jony już się na prostsze składniki nie będą w tych owocach i warzywach rozkładać. Natomiast to, co się może zmienić, to tak jak powiedziałem, stężenie, ale nie całkowita zawartość tych jonów. Druga rzecz, która może ulec zmianie, to forma w postaci związków chemicznych, w jakiej te jony występują. Na przykład wskutek przechowywania mogą one tworzyć związki kompleksowe, na przykład z cytrynianami, w postaci cytrynianów, w postaci jabłczanów, tak? Ale mogą także tworzyć różne związki organiczne, które będą mniej przyswajalne dla naszego organizmu. Na przykład w postaci węglanów, przepraszam, węglany to są oczywiście związki nieorganiczne, ale w postaci na przykład fitynianów, czy w postaci szczawianów, co będzie utrudniało ich wchłanianie. Czyli to, co się może zmieniać, to oczywiście rozmieszczenie tych składników mineralnych, oczywiście związek chemiczny, w jakiej postaci będzie występował, czy dany jon będzie obecny w postaci wolnej, czy w postaci związku chemicznego, organicznego bądź nieorganicznego, czyli może zmieniać się też jego przyswajalność, natomiast zawartość w przeliczeniu na jony, na całkowitą masę owocu, czy warzywa, oczywiście nie ulegnie tutaj zmianie. Czyli podsumowując, faktycznie w owocach i warzywach zmniejsza się zawartość witamin i składników mineralnych wskutek ich przechowywania. W związku z czym najlepiej spożywać je świeże, tak? Zaraz zebrane lub zabezpieczyć w ten sposób, aby te straty były jak najmniejsze. Natomiast zawartość składników mineralnych takich jak żelazo, miedź, wapń, cynk, kobalt, selen i tak dalej nie ulegnie zmianie, ale mogą one przechodzić w takie związki, które będą mniej lub bardziej łatwo przyswajalne dla organizmu. Moi drodzy, jak widzicie z różnych moich filmów możecie dowiedzieć się wielu różnych ciekawych rzeczy, które przydadzą się Wam w życiu, bądź się nie przydadzą. A co się nam może przydać w życiu? Na przykład prezenty,
Tak? Ostatnio jeszcze pod choinkę moja teściowa otrzymała od mojego teścia majtki. No i mówi tak, ta Grażyna mówi do Janusza: słuchaj, Janusz, ty zwariowałeś? Dlaczego ty mi pod choinkę kupiłeś 5 par takich samych majtek? Ludzie powiedzą, że ich nie zmieniam. Ale jacy ludzie? Dziękuję za uwagę, pozdrawiam was serdecznie, cześć.